przesadzam, jak powiem, że stoję właśnie obok legendy. Myślę, że nie i powinna to potwierdzić ta część z Was, która pamięta czasy, w których klienci rozważający zakup SUV-a zastanawiali się w zasadzie RAV-ka czy CRV. I mimo, że najnowsza, szósta już generacja tego modelu nie ma szansy na powtórzenie sukcesu poprzedników, to jest to nadal fantastyczny samochód. Pytanie tylko, czy częściej niż na naszych drogach nie będziecie oglądali jej na YouTubie. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Od premiery CRV minęło już prawie 30 lat. I najgorsze, że ja tę premierę pamiętam. Także jeśli masz podobnie, to witam w gronie tetryków, ale wystarczy o nas, przechodzimy do najnowszej, szóstej generacji CRV-ki. Ale zanim o niej, to jeszcze słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. No bo zobaczcie, jak kupujecie samochód używany i nieważne z komisu, z ogłoszenia czy od sąsiada, to przeważnie tak naprawdę nic o nim nie wiecie. I w tym momencie, pobierając raport Car Verticala, w dużym stopniu minimalizujecie ryzyko wtopy. W jaki sposób? Ano w taki, że z raportu dowiecie się, czy samochód, na który zaraz macie wyłożyć pieniądze, nie był na przykład skradziony. Albo sprawdzicie, czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu. Idziemy dalej, jeśli ten samochód ma gdzieś niefabryczny lakier, to ze zdjęć dowiecie się, czy ma za sobą jakąś niewielką obcierkę, czy może jakiegoś dużego dzwona. A jeśli tak, to sprawdzicie nawet orientacyjną kwotę, jaka była potrzebna do jego naprawy. Pamiętajcie też przed pobraniem raportu, że robiąc to z linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Dobra, lecimy z tematem i zacznijmy sobie od rozmiaru tego samochodu, bo to jest pierwsza rzecz, na którą każdy zwraca uwagę. Może nie zobaczycie tego, patrząc na same wymiary tego samochodu, na przykład na jego długość, bo ona jest całkiem godna, ale to nie jest jakiś na papierze ogromny samochód. Przy czym wierzcie mi, że nawet stojąc koło CRV-ki, koło tej nowej generacji, czy wsiadając do niej, nieważne, z przodu, z tyłu, słowa praktycznie każdej z osób brzmią: kurczę, jakie to jest duże. I dokładnie takie samo wrażenie odniosłem ja, już tylko podchodząc do tego najnowszego modelu. I to jest taki pierwszy aspekt właśnie odnośnie pierwszego wrażenia. Za chwilę sprawdzimy sobie tutaj wszystko w praktyce, ale żebyście mieli pogląd na całość, no to sprawdźmy, co my tutaj mamy pod maską. A znajdziemy tu układ hybrydowy EHEV, na który składa się silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, dysponujący mocą 148 koni mechanicznych i jako całość silnikiem elektrycznym do dyspozycji przekazują nam 184 koni mechaniczne oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 335 Nm. Dzisiejszy bohater dysponuje napędem na 4 koła. Jego prędkość maksymalna to 187 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,5 sekundy. Dobra, to były pierwsze cyferki, a teraz tak jak obiecałem, zaglądamy do bagażnika, bo tam też jest dość ciekawa sytuacja. I tak bagażnik testowanej dziś hybrydy z napędem na 4 koła dysponuje pojemnością 579 litrów, a gdyby miał napęd tylko naprzód, wtedy tych litrów byłoby 587. Natomiast ciekawa sytuacja ma miejsce w przypadku hybrydy typu plug-in, która z reguły dysponuje bagażnikiem mniejszym, a w CRV z takim napędem kufer to aż 617 litrów, czyli zauważalnie więcej. Skąd taka różnica? Otóż model ładowany z gniazdka, akumulatory rozmieszczone ma pod częścią pasażerską, a zbiornik paliwa dysponuje pojemnością 46,5 litra, Natomiast w modelach z klasyczną hybrydą baterię ulokowano pod podłogą bagażnika, a bak pomieści litrów 57. To jest Grzegorz. To jest Grzegorz z Gaśnicą. Jest dziwne skojarzenie. Ale wolałbym, to jest proszkowa, wolałbym. No i kolejnym aspektem odnośnie przestronności jest oczywiście kanapa. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i ja tutaj miejsca mam, powiedzieć mega dużo, to nic nie powiedzieć. Miejsca przed kolanami jest cała masa, bez problemu schowam stopy pod fotel kierowcy. Mogę się tutaj rozgościć w zasadzie jak na jakimś mega wygodnym fotelu, a czemu? Zobaczcie, tutaj nie tylko miejsca przed kolanami mam bardzo dużo, ale mamy regulowaną kanapę. Mogę ją pochylić do tyłu i gdzieś w dłuższej trasie możecie sobie w zasadzie
spędzić jakąś dłuższą podróż praktycznie leżąc. I to jest naprawdę super. A chyba jeszcze fajniejszą rzeczą jest to, że kanapę można regulować czy przesuwać o 19 cm. Tym samym możemy sobie regulować i decydować, czy potrzebujemy więcej miejsca w bagażniku, czy właśnie na kolana. I to jest coś, co mnie na przykład wydaje się, że powinno być czymś takim oczywistym, bo nie wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do zrobienia. A na co dzień to jest genialne rozwiązanie. Ja Hondę za to bardzo cenię. Szkoda tylko, że nie mamy tutaj Magic Seats, bo byłaby już bajka. Natomiast dosyć duże zaskoczenie spotkało mnie odnośnie miejsca nad głową. Ja co prawda mam tutaj bardzo duży dach panoramiczny, a to wiadomo, zawsze zabiera, czy przeważnie zabiera dosyć dużo miejsca, ale ten samochód, tak jak powiedziałem, jest dosyć duży, jest dosyć wysoki. Ja jakiś bardzo wysoki nie jestem, ale praktycznie dotykam tutaj głową właśnie do tego dachu. I może nie powiem, że jest tutaj źle i cały czas tą głową w ten dach uderzam, ale na pewno tego miejsca spodziewałbym się w tym miejscu więcej. I też zwracam uwagę, że tunelu przed kanapą praktycznie nie ma. Wrzuciliśmy też do tyłu Grześka i podkreślę, że on siedzi sam za sobą, a ma 192 cm wzrostu. No i w jego przypadku wygląda to już gorzej. Zmieścił się tutaj oczywiście, ale jakiegoś takiego wypasu, tak jak ja, już nie miał. I szczególnie mówię o miejscu nad głową, gdzie wiadomo było już gorzej. Także podsumowując ten wątek, bagażnik naprawdę spoko, miejsca przed kolanami mega dużo, a nad głową, no to już polecam się przypasować. Być może słyszeliście, ale przed chwilą był ten wspaniały dźwięk. Na 50 jechałem 51, tak, przyznaję się do tego, ale trwało to pół sekundy. To już jest samochód, w którym te fantastyczne, nowe, wymuszone systemy są obecne. Nie chcę tego rozwijać, bo po co mamy się wszyscy denerwować. Nagrałem o tym oddzielny odcinek, jeśli nie widzieliście, to polecam. Dobra, przeskakujemy do przodu i szybko przejdźmy sobie przez materiały. A czemu szybko? Bo to jest tak naprawdę praktycznie to samo, co w nowym Civicu. Tutaj zachowany jest nowy design marki. Jeśli jeździliście tamtymi samochodami, to odnajdziecie się tutaj w pół sekundy. Jeśli nigdy nie jeździliście Hondą, albo chociaż nie jeździliście żadną nową, to też tutaj odnajdziecie się bardzo szybko. Czemu? Obsługa klimatyzacji. Pokrętła, kierowca, pasażer, możemy sobie regulować temperaturę, ale co więcej, możemy regulować sobie siłę nawiewu, możemy zmieniać skąd to powietrze ma wiać, także wszystko obsłużymy w bardzo prosty, albo inaczej, w taki sposób, w jaki to powinno się robić, a nie jakieś dotykowe badziewia w tym miejscu. A skoro jestem w tym miejscu, to poświęćmy chwilę na system multimedialny. I to jest chyba miejsce, w którym, gdybyście zapytali mnie, co według mnie jest największym rozczarowaniem w tym samochodzie, to wymieniłbym właśnie to. Po pierwsze, rzecz, której ja nie jestem w stanie zrozumieć. CarPlay jest bezprzewodowy. Super. A Android Auto nie. Trzeba tutaj podpiąć kabel. Ja mam telefon na Androidzie i nie mam bezprzewodowego Android Auto. Mega dziwna rzecz. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, CarPlay jest bezprzewodowy. Dziwna sprawa. Ale z tym można sobie jakoś poradzić. Pokazywałem Wam takie urządzenia, które ten problem rozwiązują. Natomiast to wszystko jest nie najszybsze, może to pierwsze menu tak, ale jak zagłębimy się gdzieś dalej, to czasami ten system jest bardzo wolny, co jest dziwne, bo pierwsze wrażenie jest takie, że jest szybki. Po drugie, ja nie wiem jak to powiedzieć, bo on może nie jest skomplikowany, ale ja mam cały czas takie wrażenie, nie wiem, może to mi się kojarzy z tym wspaniałym Windowsem z kafelkami, ale ja mam takie wrażenie, jakby ten system miał z 15 lat. Nie wiem, czy to zależy od grafik, czy od, nie mam pojęcia od czego, takie mam wrażenie i po reakcji wszystkich, którzy tym samochodem jeździli ze mną, nie jestem chyba odosobniony w tym właśnie wrażeniu. Na pewno gdyby ktoś mnie zapytał, co tutaj poprawić jako pierwsze, to wskazałbym to. Natomiast inna rzecz, nazwijmy to z multimediów, czyli nagłośnienie, w tym przypadku Bose. No to tutaj już jest mega dobrze. Fajnie, że mamy dość dużo ustawień, ale ten system naprawdę zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, a wiecie, że, wiecie, jeśli oglądacie moje testy, że mnie takie słowa wypowiedzieć nie jest tak prosto. Bardzo lubię słuchać muzyki w tym samochodzie, także szacun. No i bardzo podobają mi się też materiały w tym samochodzie, trudno, żeby mi się nie podobały. Są po prostu bardzo dobrej jakości, ale sam design to wszystko jest proste, łatwe w obsłudze, przyjazne i myślę, że bardzo szybko poczujecie się tutaj jak w domu i tak jakbyście przebywali w takim eleganckim pomieszczeniu. Ja mam takie wrażenie. Całe szczęście też, że Honda nie poszła w piano black, które jest wszędzie. Jest go troszkę w tym miejscu, tutaj taka listwa i trochę na drzwiach, ale to są takie rejony, obszary, gdzie to powinno przeżyć bez jakichś większych uszczerbków. Najważniejsze, że nie mamy 2 m2 piano black tutaj, bo tutaj jest to utrzymać najciężej, to się zawsze bardzo rysuje, tego tu nie ma, no to się nie porysuje. Przeskoczmy trochę w lewo, zegary. Ja cały czas nie wiem, co powiedzieć o tych zegarach w Hondzie, bo one są ani brzydkie, ani ładne.
są w miarę czytelne, ale z naciskiem na w miarę. To musicie sprawdzić sami, to jest bardzo indywidualna rzecz. Dla mnie są takie bez szału. Ale szałem jest to, że mamy tutaj head-up, to jest bardzo dobry head-up. To nie jest jeszcze codzienność we wszystkich samochodach tej klasy, że tak to nazwę, a on tutaj jest. Nie jest żaden trójwymiarowy, nie jest przekombinowany, jest dokładnie taki, jak powinien być, więc super. Pokażę jeszcze Wam też jeden ciekawy patent Hondy. Zobaczcie, jak wrzucę lewy kierunkowskaz, to się nic nie dzieje, ale wrzucę prawy, patrzcie tu. Widać widok z kamery przy lusterku. Bardzo ciekawa rzecz, szczególnie do miasta. I też coś takiego innego, a ja takie bajery lubię. Dobra, także mamy już dużo informacji odnośnie samego samochodu, a teraz przejdźmy do tego, jak się nim jeździ, bo to jest przecież najważniejsze. No początek, skrzynia biegów. Już pewnie widzieliście w przypadku Hondy. Mamy tu przyciski. Teraz stojąc, co trzeba zrobić, żeby ruszyć? Wciskamy D i sobie lecimy. Natomiast tym, czego możecie szukać w pierwszym odruchu, gdy na przykład wsiądziecie na jeździe testowej, to gdzie jest wsteczny? Bo widzimy tutaj drive, widzimy luz, widzimy P, a wsteczny trzeba wcisnąć w ten sposób. Taka trochę inna rzecz, ale ja kilka razy już o tym mówiłem i powtórzę i mówię to też teraz właśnie po to, abyście się po prostu tego nie bali. Przyzwyczajicie się do tego w moment i myślę, że to stanie się dla Was normalne, naturalne, oczywiste. Powtarzam też o tym tyle razy, bo też 100 razy mówiłem, że ja samochody sprzedawałem i tyle razy, ile ja widziałem, że ktoś boi się nowych rozwiązań i na przykład nie chce jechać na jazdę. Nie będę tego umiał czy umiała obsługiwać. Będziesz umiała, czy będziesz umiał. I bardzo szybko się przyzwyczaisz, nie bójcie się tego, bardzo prosta rzecz. Mamy tutaj tryby jazdy, mamy eko, mamy normal, mamy sport, a w zasadzie ekon. Mamy śnieg, bo mam tutaj napęd na 4 koła i niestety nie miałem okazji tego wypróbować, bo śniegu w tej chwili nie ma. Natomiast tryby jazdy w CRV-C pod takim względem, że chcecie sobie jeździć ekonomicznie i trochę bardziej sportowo, ok, tutaj ta zmiana jest, tę zmianę czuć, ale nie zakładam, żebyście z tego jakoś bardzo często korzystali. Na śliskiej nawierzchni napęd na 4 koła zdecydowanie się przydaje. W jakimś dużym błocie, w jakimś piachu nie byłem, bo to nie jest po to samochód, ale też zawsze powtarzam, bo sam jeździłem wiele lat z napędem na 4 koła. Jasne, zim w naszym kraju praktycznie nie ma, ale jeśli ma napęd na 4 koła, przydać się Wam raz, ale ten raz to będzie wtedy, kiedy ocali Wam tyłek, to warto coś takiego w samochodzie mieć i warto za to dopłacić. Myślę, że zawsze warto za to dopłacić. Nawet jeśli mielibyście, tak jak powiedziałem, skorzystać raz przez cały okres użytkowania samochodu. Ale dobra, w sumie najważniejsza rzecz odnośnie jazdy tym samochodem, o której chcę powiedzieć. Honda CR-V, i ja to też mówiłem przy okazji poprzednich testów, poprzednich generacji, kojarzyła mi się z tym, że kupuję SUV-a, czyli samochód raczej nie do tego, żeby sprawiał radość z prowadzenia, a ona tę radość dawała. Czy one, bo nie tylko jedna poprzednia generacja. I to jest całkiem nowa Honda, całkiem nowa bajka, tak jak macie w tytule tego filmu. I akcent na samą radość, przyjemność z prowadzenia samochodu tutaj już tak bardzo położony nie jest. To jest zdecydowanie samochód, w którym bardziej liczy się komfort, bardziej liczy się to, żeby mniej spalić. Ja zaraz o tym powiem, bo to jest oczywiście powiązane z jednostką napędową, czy z jednostkami napędowymi, które tutaj mamy, czy które mieć możemy. To nie jest taka Honda CR-V, jaką możecie mieć w głowie, jak to było w poprzednich latach, gdzie to był taki samochód, w cudzysłowie, ale z pewnym zacięciem sportowym. Tego tutaj już nie ma. Dla części klientów pewnie dłużej to będzie minus, bo właśnie dlatego kupowali CR-V-kę. Dla drugiej części, gdzie w SUV-ie szukają właśnie raczej komfortu, walorów użytkowych, to pewnie będzie plus. I być może to właśnie przekona ich do zakupu tego samochodu, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, żebyście o tym wiedzieli. To już nie jest samochód o sportowym zacięciu, tak jak to miało w historii miejsce w przypadku Hondy CR-V. Zawieszenia, które tutaj znajdziemy, nie nazwą jakimś miękkim, ale zdecydowanie bardziej nastawione jest na komfort niż na to, żeby dać nam przyjemność z prowadzenia z zakrętów, gdzieś tam z szybkiego latania po jakichś serpentynach. Oczywiście SUV-y nie są do tego, ale starą CR-V-ką jeszcze dało się to zrobić. Tutaj też pewnie się da, ale już z większą dozą ostrożności. To jest zdecydowanie samochód nastawiony na komfort. Tak samo fotele. Nie przejechałem niestety jakiegoś 1000 kilometrów naraz, żeby się tak wypowiedzieć, jak często staram się to robić, ale na tyle, na ile jeździłem, są wygodne. Jedyne, zastanowiłbym się, czy siedzisko będzie dla Was odpowiednie. Czy będzie miało dobrą długość, sprawdźcie to na sobie. Natomiast oparcia, moim zdaniem, super. Patrzę jeszcze w tym miejscu, żebym nic nie przegapił i właśnie bym to zrobił. Mamy auto hold, także super. A teraz troszkę do samego silnika i skrzyni.
Mamy tutaj 184 konie i 9,5 do setki, to nie są wartości przyprawiające o zawrót głowy, ale jak na SUV-a, myślę, że są całkiem ok. To, o czym musicie wiedzieć. Mamy tu skrzynię bezstopniową, a przynajmniej tak jest napisane w katalogu. Wiele razy tłumaczyłem już, że to działa trochę inaczej, że to jest w zasadzie tak, jakbyście tu skrzyni nie mieli, tylko w zasadzie tryby jazdy do przodu i do tyłu, ale skupię się też, tak jak zawsze, na wrażeniach. To wrażenie jest takie, bo możecie się spodziewać po skrzyni bezstopniowej, że będzie to słynne wycie. Wycie silnika oczywiście, a nie skrzyni. I to jest tutaj bardzo mocno zredukowane przez to, że macie symulację zmiany biegów. Mimo, że tej skrzyni i biegów tu nie ma, ale odczuciowo jest tak, że przyspieszacie i nagle czujecie, jakby te biegi się zmieniały. To bardzo redukuje, jak to powiedzieć, frustrację z jazdy skrzynią bezstopniową. Bardzo fajna rzecz. Natomiast to nie jest tak, że to uczucie zredukowane jest do zera. Są momenty, gdzie czuć, że to po prostu nie jest skrzynia jakaś dwusprzęgłowa, skrzynia z biegami, tak po prostu. I pewnie będzie to wymagało przyzwyczajenia przez część osób. Być może część osób tego w ogóle nie zaakceptuje, ale jestem przekonany, że dla 90%, bo pewnie to jest taka skala, to jak to jest zrobione przy tego typu samochodzie w zupełności wystarczy i będzie do charakteru tego samochodu w pełni pasowało. Nie ma sensu, żebym przyspieszał i starał się Wam to pokazać, bo po prostu tego nie poczujecie, nie usłyszycie, tu trzeba wsiąść i spróbować na sobie. No i powiem jeszcze tylko odnośnie jazdy w trasie, że ten samochód jest naprawdę dobrze wyciszony, szczególnie jak na Hondę, bo wiadomo, że ta marka miała z tym często bardzo duże problemy. To były samochody głośne. Tu może nie jest idealnie, ale gdzieś tam przy prędkościach na drogach ekspresowych jest już naprawdę dobrze. Niech to idzie w tym kierunku. Na autostradzie bym się jeszcze trochę przyczepił, ale na pewno jest lepiej niż to bywało w Hondach. No i spalanie. Bo w sumie po to jest ten cały system napędowy, czy zestaw napędowy, tak to nazwę, bo to nie jest tylko jeden silnik benzynowy. Ja tym samochodem w Warszawie w zimę, używając ogrzewania, używając wszystkiego, czego mogę, ogrzewanie kierownicy i tak dalej, które mamy w takim ciekawym miejscu uruchamiane, jestem w stanie spalać 7 litrów. Gdybym się postarał, gdyby były lepsze warunki, nie byłoby tak zimno, myślę, że byłoby to jeszcze mniej. Także jak na rozmiar tego samochodu, jak na wagę tego samochodu, to są wartości naprawdę dobre. Nie zdarzyło mi się tu ani razu przekroczyć 8 litrów, ale zdecydowanie częściej jestem bliżej tej granicy litrów 7. Na trasie, takiej bardzo wolnej trasie, ja jestem w stanie spalać poniżej 6. Przypominam o gabarytach tego samochodu. Także wyniki fantastyczne. Natomiast ekspresówka, autostrada wychodziło mi tak 7-8, także tu już takiego szału nie ma. Wiadomo, tak jest przy hybrydach, że w mieście palą mniej, na trasie więcej, przy takiej szybszej trasie. Ale ogólnie, jak sobie przypomnimy, ile takie samochody potrafiły palić parę lat temu, czy niektóre modele nawet dzisiaj, przy silnikach na przykład o pojemności 2 litrów, to te wartości są naprawdę świetne. I myślę, że niskie spalanie to jest coś, na czym najbardziej zależało producentom tego modelu i to jest coś, na czym najbardziej powinno zależeć klientom, którzy szukają SUV-a, który ma mało palić, to zdecydowanie to jest właśnie model dla Was. No dobra, także dużo się nachwaliłem, tylko pytanie, co z tego wszystkiego, gdy zajrzymy sobie do cennika. Także siądźcie wygodnie, zapaśćcie melisę i sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Cennik CR-V z roku produkcji 2023 startuje z poziomu 213 900 zł za wersję Elegance z napędem naprzód. Taka sama wersja, ale z napędem na 4 koła to już 224 400 zł, a wyższa prezentowana dziś wersja Advance, napęd na 4 koła to już 244 400 zł. Dodam, że wszystkie modele wyposażone są w automatyczną skrzynię biegów. No i jeszcze jedna pozycja w cenniku, czyli CR-V w wersji plug-in hybrid. Jedna wersja Advanced Tech, automatyczna skrzynia i tutaj już 278 600 zł. No i właśnie, bo tutaj zależy, jak na to wszystko spojrzymy. Z jednej strony wiecie, ja to też miliard razy mówiłem, że samochody są dzisiaj koszmarnie drogie. My ostatnio szukaliśmy niedużego crossovera. Skończyło się na Mazdzie CX-30. Bardzo rozważaliśmy Hondę ZR-V, bo to jest super samochód, tylko on się zaczyna od prawie 190 000. Zaczyna. No to ile miałaby kosztować Honda CR-V? Jak sobie to odniesiemy do rywali i ich doposażymy, bo to jest generalnie bardzo dobrze wyposażony samochód, to te ceny oczywiście się trochę zbliżą. To jest jedna strona. Druga jest taka, że z tym poziomem cen zaczynamy wchodzić, czy weszliśmy w segment premium. Tam oczywiście słabiej wyposażony samochód, no ale już powiedzmy Mercedes czy Audi. Czy to jest dobry ruch Hondy? Mówię już o samych cenach. Bo to, że auto jest świetnej jakości, ok. Tylko wrócę do tego
mojego pytania zadanego na początku filmu i myślę, że w zasadzie na tym zakończę. Czy to, że ten samochód jest tak dobrej jakości, pali tak mało, wygląda bardzo ciekawie, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, ale moim zdaniem tutaj projektanci zrobili bardzo dobrą robotę. Ten samochód nabrał elegancji, nabrał nowoczesności. Poprzednia generacja, szczególnie z tyłu, no to umówmy się, tutaj jest naprawdę dobrze. I może już nie będę rozwlekał, to jest naprawdę samochód świetnej jakości. Tylko pytanie, podstawowe pytanie, czy przez to, ile ten samochód kosztuje, częściej nie zobaczymy go jednak w testach na YouTubie niż na naszych ulicach. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Pytanie, czy tym samochodem już jeździliście, tą najnowszą, szóstą generacją. Jestem bardzo ciekawy, bo to był jednak model, który był bardzo obecny na naszych drogach. Bardzo. Gdzie się nie odkręciłeś, czy odkręciłaś, to widać było CRV-kę. Zresztą tak samo jak Civica. Co jest dzisiaj? No to widzimy. Na koniec podziękuję za wszystkie oceny, które zostawiacie pod moimi filmami. To mi się naprawdę bardzo, bardzo przydaje. I jeszcze bardziej przydają mi się subskrypcje, które zostawiacie. Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to kliknijcie sobie teraz, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A jest ich teraz coraz więcej. Będzie pewnie jeszcze więcej. Będą bardzo fajne samochody, które mam już zapisane. Także dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.